Hej, tu ogrodnicza rodzinka. Dzisiejszy temat będzie o wapnowaniu naszych ogródków. Czy jeszcze jest? A? Marchewka. Tak, marchewka jeszcze zostawiłam. Dla koni będzie. No na pewno. No chyba nie. Dzisiejszy temat będzie o wapnowaniu ogródka. Tutaj mam przygotowane wapno sypkie. Pewnie się zastanawiacie, czy jeszcze można wysiewać wapno, czy nie jest to za późno. Ale powiem wam, że to jest jak najlepszy termin teraz, ponieważ będziemy teraz glebę przygotowywać do zimy, będziemy przekopywać ogródki i ważnym elementem jest to, żeby jak wysiejemy wapno, żeby po prostu ubrudziłaś sobie rękawiczki tylko. Normalne. Żeby przegrzebać tą ziemię, a dopiero potem przekopywać. By wymieszać te wapno z tą ziemią, a dopiero potem przekopywać. Tak więc pokażę, zademonstrujemy, jak to będzie robione. Tak. Dobra. Ogródki pójdą wek, tylko ja po prostu chcę jeszcze z nich pozyskać nasionka i dlatego jeszcze je zostawiłam. Chyba czemu nie widziałeś mikrofonu? Nie wiem, no, bo pewnie jest rozładowany. Rozsypujemy te wapno. Wysypałaś mi do buta. Nic nie będzie. Mniej więcej taką ilość, jak tutaj widać, fajnie. A może to zostawiać na liściach, czy ma być na ziemi? No, potem deszcz wpłucze. Okay. Uważaj. Wszystko deszcz. A kiedy będzie deszcz? Jutro. No nie. Dlatego to dzisiaj robisz? Nie, no to dzisiaj już to robię 2 tygodnie, nie ja tego robię. Nic nie widać. Może się tu wcisło. Wapno fajnie nam użyźni glebę, poprawi odczyn gleby, pH podniesie i też jeszcze trochę powapnujemy tutaj w poli, bo pomidorki też lubią wapno. Pamiętajcie, że jak będziecie wapnować ogródek, to po wapnie nie wolno dawać obornika, bo to tam coś tam było, muszę sobie to sprawdzić. Bo to nie lubi się, wapno i obornik nie lubią się. Przynajmniej potrzeba tak by, jak chcecie już dać obornik, to przynajmniej trzeba poczekać tak około 3-4 tygodni. Wtedy zaczyna się to tak już, jak już jest ta ziemia wymieszana z tym wapnem, to wtedy po tych 3-4 tygodniach można dać obornik. Najlepiej jak wapnujecie, to jeden rok sobie powapnować, a na drugi rok na przykład albo na wiosnę, albo na jesień dać sobie obornik. To wtedy takie jest pewne, ale jeżeli wapnujecie, to najlepiej jest jesienią, jak już zbierzecie ze swoje warzywa, swoje plony i tą ziemię sobie przemieszać, bo bardzo długo wapno się rozkłada. Jest też wapno tlenkowe, które ona się rozkłada szybciej i jest w formie granulowanej. Wiadomo, jest droższe, zależy jakie kto ma areały. Ja porwałam mężowi z pola wapno, bo też wapnował na polach, tak więc ja mam akurat za darmo, no nie za darmo, bo musieliśmy za to zapłacić, ale tak koszt około 3 kg wapna to myślę tak około 10 zł, ani nie mam pojęcia, powiem szczerze, bo nigdy nie kupowałam takiego w sklepach ogrodniczych. No. A teraz będziemy musieli fajnie tu przemieszać te wapno z tą ziemią. No jedziemy. Nie trzeba tego głęboko robić, wystarczy tak trochę tą ziemię przemieszać. Chodzi o to, że jak teraz ją przegrzebiecie i będziecie przekopywać ogródek, to to wapno nie spadnie wam na sam dół, tak jak się przekopuje ogródek, bo wtedy jak one wam spadnie na sam dół, to ta roślinka w przyszłym roku, te korzonki nie dosięgną tego wapna. A jeżeli jest przemieszana i potem będziecie orać, powiedzmy, nie wiem,
przekopywać ogródek tak powiedzmy na tydzień, to wtedy te wapno będzie się fajnie rozkładać i nawet jak przekopiecie, to one będzie gdzieś mniej więcej w takiej warstwie, że już na pewno roślinka dosięgnie, nie? Oczywiście w folii będziemy ten wapno podlewać, bo one najlepiej rozkłada się przy wilgotnej ziemi, a tutaj jak widać jest Sahara, w pustyni i w puszczy. Cicho bardzo, uważaj. Tak, ogródek powapnowany, ziemia przemieszana z tym wapnem. Teraz tylko musi fajnie popadać i można, mogę powiedzieć nawet, że spokojnie można sobie nawet na drugi dzień już przekopywać ogródek, jeżeli ktoś to bardzo późno robi. Jeżeli ktoś na przykład się już przekopał ogródek i się nie skapnął, zapomniał o wapnowaniu, to nawet na tą przekopaną ziemię może sobie te wapno posypać, bo ta wapno, nawet jak będzie na wierzchu, to deszcz będzie cały czas je płukał i śnieg potem będzie, i to wszystko będzie płukane w głąb ziemi. Tak więc spokojnie można sobie nawet w późniejszych terminach te wapno wysiać nawet na przekopaną ziemię, bo to będzie cały czas płukiwane w głąb ziemi i spokojnie roślinka będzie potem na przyszły rok to korzystała z tego. Teraz sobie trochę podlejemy tą ziemię, żeby te wapno fajnie się wpłukało w tą ziemię, bo tutaj jak widać jest zamknięta przestrzeń i ta woda tu nie będzie miała dostępu. Tak więc musimy trochę my zainterweniować i podlać tą ziemię z tym wapnem. Skończyło się. Co to tyle wody? To bardzo mało teraz podlałam. Ale zimą mam taki plan, że jak będę sobie tutaj chodzić, to tak w planie sobie, to planuję sobie wziąć łopatę i trochę tutaj śniegu na te grządki, tam gdzie te pomidory zawsze są. Tam sobie planuję trochę śniegu nasypać, żeby to po prostu fajnie się topiło i również nawilżało tą ziemię. Idziemy. I teraz będzie taki napis humor za kamerami. Poza kamerą. Pomidorki też lubią wapno. No na pewno. To tyle na temat wapnowania. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś inne sposoby, które nie wymieniłam, to też możecie chętnie napisać w komentarzach, chętnie sobie poczytamy i może wypróbujemy. Tak więc prosimy o komentarze, łapki w górę i subskrypcje i dzwoneczki. Cześć, pa!